Cześć, witajcie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o poziomicach elektronicznych firmy Pro. Jest z nami gość specjalny, cześć. Cześć Kuba, witam. Witam Was wszystkich, nazywam się Paweł Gołosz, jestem specjalistą techniczno-handlowym firmy Pro i dzisiaj wspólnie z Kubą opowiemy Wam trochę o nowości od naszej firmy Pro, a mianowicie o poziomicach elektronicznych Pro 900 Digital. Pro 900, czyli na tym słynnym profilu tak, już. Tak, na słynnym profilu serii 900 i to też nie było przypadkowy wybór, ponieważ ten profil idealnie pasuje do tego typu urządzenia. Jest to profil, tak jak widzimy tutaj, w budowie trzykomorowej. Dwie skrajne komory, czy ta górna i dolna, są delikatnie poszerzone. Dzięki temu też chronią nam uchwyty, chronią nam libelki i sam moduł, o którym później opowiemy szerzej, przed uszkodzeniami po prostu, które zawsze wynikną podczas pracy. Dobra, mamy też libele w tych poziomicach. Tak. Także możemy korzystać sobie tradycyjnie z poziomicy. Tak, pomimo tego, że stworzyliśmy poziomicę elektroniczną, to też nie zrezygnowaliśmy z tradycyjnych oczek, z tradycyjnych libeli. To po to właśnie, żeby było bardziej uniwersalne to urządzenie. Żebyśmy mogli wykorzystywać je zarówno w sposób taki ten dedykowany, elektroniczny, ale i w sposób tradycyjny przy użyciu tych zwykłych oczek. Kilka słówek o tych oczkach. Oczka są produkcji Pro. Mhm. Także tutaj mamy produkt całkowicie naszej produkcji. Oczka są w systemie ERS+. Tak jak widzisz, oczka są bardzo duże, zaokrąglone, także pod każdym kątem mamy wygodny odczyt z tego oczka. Dobra, to może przejdziemy do tych funkcji elektronicznych. W ogóle cały moduł jest podzielony na dwie części, czyli on jakby nie przecina nam tego profilu, nie osłabia go. Tutaj też chodzi o to, żeby to było jak najbardziej odporne, tak? Mamy dwa wyświetlacze. Tak, tak. Moduł jest wyposażony w dwa wyświetlacze ciepłokrystaliczne. Jak widzisz, jeden jest usytuowany tutaj na grzbiecie poziomicy, drugi jest tutaj na powierzchni bocznej, usadowiony w module. Dwa wyświetlacze, czyli pod każdym kątem, w każdych warunkach możemy sobie odczytać ten pomiar, nie musimy gdzieś tam się wychylać, zmieniać swojej pozycji, tak. Dobra, ty powiedz może na temat dokładności troszkę, a ja sobie powiem jeszcze o tej odporności na wodę i kurz. Dobrze, dobrze, nie ma problemu. Jak widać tutaj, jeżeli chodzi o te podstawowe jednostki odniesienia pomiaru, czyli te poziom i pion, czyli na tym, na czym najczęściej pracujemy, to jeśli chodzi o dokładność, to tutaj jest 0,1 stopnia. Jeżeli chodzi o ten zakres od 1 do 89, to jest 0,2. Także naprawdę bardzo dokładne urządzenie. Jeżeli chodzi o same libelki, to tradycyjnie tutaj jest 0,5 mm na metr, tak jak w każdych poziomicach i w każdych łatach. Dobra, no a ja powiem o czymś, co mnie też interesuje bardzo. Czyli mamy tutaj urządzenie odporne na wilgoć i na kurz w klasie IP65. Dokładnie. Czyli wszystkie tematy związane z budową, pozostawieniem tego na deszczu, umyciem gąbką z kleju, tak jak ja na przykład przy płytkowaniu, nie są temu straszne. Nie, to jest w 100% narzędzie dostosowane do warunków pracy, w jakich pracujemy, tak, jakich jesteśmy na budowie. Także tak jak wspomniałeś, kurz, pył, wilgoć, jakaś woda, deszcz, nie jest temu straszne na pewno. Tutaj możemy traktować to jak naprawdę jak typową poziomicę analogową. Po zakończonej pracy spokojnie możemy ją umyć pod bieżącą wodą. Przy użyciu nawet jakiejś gąbki, detergentu, tutaj się nic nie stanie. To jest urządzenie, które my testowaliśmy w warunkach laboratoryjnych, też trzeba o tym powiedzieć. Czyli była testowana na przykład na różnicę temperatur od minus 20 do plus 50 stopni, także to też jest naprawdę przetestowane urządzenie. I też zrobiliśmy jeden taki hardkorowy test, a mianowicie w okresie zimowym wrzuciliśmy ją po prostu do rynny na kilka miesięcy. No i po tych kilku miesiącach wyjęliśmy ją z tej rynny i okazało się, że ona pracowała jakby była dosłownie wyjęta przed chwilą z pudełka. Wiadomo, że była ubrudzona, coś tamten, ale nie wpłynęło to w ogóle na tą poziomicę, nie uszkodziło ją w żaden sposób. Zróbmy może teraz małą prezentację, takie mikroszkolenie tutaj na kanale. Tak. Włącz, wyłącz, tego nie trzeba tłumaczyć. To już intuicyjny przycisk, także wiadomo. Zawsze się uruchomi podświetlone urządzenie. Tak, tak. W takiej wersji startowej po włączeniu mamy dwa wyświetlacze podświetlone. Możemy je wyłączyć oczywiście, zwiększając żywotność baterii, ale... To zaraz powiemy, bo to jest trzeci w kolejce tak, przycisk. Tak, tak. Przycisk hold. Jest to przycisk, który nam zatrzymuje pomiar.
Czasami jest tak, że mamy trudno dostępne miejsce i na przykład nie jesteśmy w stanie no, fizycznie spojrzeć na ten wyświetlacz i na przykład zapisać sobie pomiar, czy go zapamiętać. Dlatego kładziemy to na powierzchnię mierzoną, wciskamy ten przycisk hold, bierzemy z powrotem sobie poziomicę w łapkę i możemy sobie tam komfortowo już to spisać na kartkę, cokolwiek. Także mamy ten pomiar zatrzymany. No ja muszę powiedzieć, bo ja już widzę, jak majster młodego wysyła na dach, żeby mu tam zmierzył. Daje hold i przylatuje. Tak, i jest pewność, że młody tam czegoś nie pogubi po drodze i tam nie zapomni. Nie zapomni. Dobra, przycisk light. Tak. No to pokażemy też, on uruchomi, wyłączy nam podświetlenie, jeżeli pracujemy pewnie gdzieś na słoneczku albo jest bardzo w dogodnych warunkach jasno. Pracy, także możemy sobie po prostu to podświetlenie wyłączyć. Przycisk sound. Tak, to jest przycisk, który nam uruchamia sygnalizację dźwiękową. To też jest... Pojawia się ikonka. Dokładnie. Ikonka z głośniczkiem. To też jest fajna opcja, bo często zdarza się tak, że chcemy coś sobie ustawić, czy nie wiem, jakąś półkę, cokolwiek, czy tak najbardziej obrazowo, jakby to przedstawił, na podstawie ustawiania sobie na przykład lodówki. Wiadomo, że poziomica musi być na górze lodówki i my tam sobie tymi nóżkami kręcimy, żeby to ustawić i za każdym razem nie musimy sobie wstawiać i patrzeć na oczko, czy mamy równo. Wystarczy tylko poczekać na ten sygnał dźwiękowy. Jeśli ten sygnał będzie ciągły, to znaczy, że mamy idealnie ustawiony poziom, nie musimy już tego sprawdzać. Także tutaj już posługujemy się tylko swoim słuchem. Fajnie. Kolejny przycisk, który tutaj mamy, to już akurat używałem, to jest przycisk unit, tak. Czyli... Tutaj jest przycisk unit, zmienia nam jednostki odniesienia pomiaru. Czyli to, w jakich jednostkach chcemy mierzyć, chcemy odczytywać ten pomiar, na których chcemy pracować bazowo. Tak? Tutaj w pierwszym jest procenty. Stopnie. Stopnie, procenty. Stopnie, no to wiadomo, w tym momencie mamy coś w rodzaju elektronicznego kątomierza. Procenty, jak ty to używałeś w przypadku płytek, pewnie ustawiałeś jakiś sobie spadek, tego typu rzeczy. Tak, do 2%. Procentowy spadek. Spokojnie możemy sobie to też ustawić. Mhm. Potem mamy milimetry na metrze. Tak, i to też chciałbym trochę o tym więcej opowiedzieć, bo to jest taki najbardziej lubiany, najbardziej doceniany przez fachowców, ponieważ jest to najbardziej obrazowe. To nam przedstawia spadek mierzonej powierzchni, mierzonego materiału w milimetrach na metr bieżący tego materiału, czy belki, czy czegokolwiek. Tak? Także też trzeba pamiętać o tym i też trzeba powiedzieć, że niezależnie od tego, czy poziomica ma 60 cm, czy 80, czy 120, to w tym momencie tutaj wyświetla nam się spadek w milimetrach, czy na metr tego bieżącego. No, bo to ktoś tam mógłby sobie wydedukować, na długości poziomicy, a to chodzi o metr. Milimetr. Także tutaj już nic nie musimy przeliczać, wszystko już nam podaje urządzenie. I najmniej lubiany w Polsce, to będą cale na stopy. Ale też może się przydać, jak ktoś ma jakiegoś wujka w Ameryce, chce to wysłać jakiś tam prezent czy coś, spokojnie, też mu się przyda, też będzie z tego korzystał. Dobra, ostatni przycisk mamy do omówienia, przycisk REF. Tak. To też jest bardzo ciekawa funkcja i też trzeba o niej troszkę więcej opowiedzieć. Mhm. Bo często się zdarza tak, że ustawiamy sobie coś pod kątem i na przykład chcemy powielić ten spadek. Tak? W przypadku, nie wiem, płytek też pewnie jak układałeś te płytki pod 2% spadkiem, to nie układałeś jej jednej, tak? No. Na pewno, dokładnie. Także najbardziej obrazowo ja może przedstawię to na zasadzie na przykład więźby dachowej i krokiew. Tak? Mhm. Bierzemy sobie, na przykład ustawiamy pierwsze takie wzorcowe krokwie, pierwszą parę, po prostu na podstawie projektu, tak? W tym momencie chcemy sobie to powielić na kolejne. W tym momencie tak, przykładamy sobie poziomicę do tych krokiew, które ustawiliśmy sobie wzorcowo, wciskamy przycisk REF i w tym momencie ten spadek jest naszym zerem, czyli to jest nasz punkt odniesienia pomiaru, który powielamy na następne. Dodatkowo możemy sobie połączyć to z opcją dźwiękową i w tym momencie możemy nawet nie patrzeć na tą poziomicę, tylko ustawiamy sobie na przykład samą krokwią, góra-dół, ciągły dźwięk, nie musimy na to patrzeć, przykręcamy i kolejną. Fajne. Dlaczego nie możemy ustawić 5% i patrzeć, że jest 5%? Znaczy możemy tak zrobić, nie trzeba tego przycisku używać, ale wtedy nie wykorzystamy funkcji dźwiękowych, nie? Tak. Bo dźwięk jest zawsze przy wartości zero. Ułatwia to. Ułatwia po prostu.
Dobra, króciutko jeszcze byś nam może pokazał, jak zapisywać, bo tutaj też rozmawialiśmy, tak, tutaj że możemy zapisać też pomiary. Tak. Jest możliwość do zapisania do 19 wyników, co też jest ważne, ponieważ nie zawsze mamy możliwość do tego, żeby nie mamy kawałka kartki, nie mamy ołówka albo po prostu no, nie mamy takich warunków, żeby sobie gdzieś tam coś zanotować. Także wystarczy przycisnąć przycisk sąd i w tym momencie zaczyna nam przytrzymać. I w tym momencie zaczyna nam to wynik pulsować i pojawia nam się na przykład cyferka 1. Czyli to jest pierwszy zapisany pomiar. Okay. Jeżeli chcemy sobie go odczytać, wciskamy, przytrzymujemy przycisk light, czyli ten, który służy nam od włączania wyłączania podświetlenia. I pokazuje nam się pierwszy pomiar, który zapisaliśmy. Przyciskiem sąd, klikając, zmieniamy sobie, przechodzimy tak od pierwszego do 19. No. Najstarszy 19 jest kasowany automatycznie, także tutaj też nie musimy o tym pamiętać. Okej. To teraz może dwa zdania na temat białej poziomicy, bo to jest inny model, inny rodzaj i one się różnią kolorem właśnie, no nie? Tak, to nie jest tylko i wyłącznie takie, że tak powiem, działanie designerskie, że stwierdziliśmy, że biała będzie ładniej wyglądać, nie? To tylko nie o to chodzi. Tutaj mamy tradycyjną czerwoną, malowaną, tradycyjny kolor, czerwony i tak dalej. Tutaj biały kolor podkreśla nam też i tak komunikuje, że tutaj mamy jeszcze ukryte dodatkowe dwie cechy, o których Wam powiem. Po pierwsze, mamy frezowaną powierzchnię roboczą. Dzięki temu powierzchnia robocza poziomicy bardziej nam dolega do tej powierzchni mierzonej. Także lepsza dokładność, większa dokładność. Jeżeli chodzi o kolejną cechę, taką najważniejszą w białych poziomicach serii 900 Digital, to są magnesy. Czyli to też poszerza nam zastosowanie tej poziomicy, wszelkiego rodzaju konstrukcje stalowe, profile. Wszędzie tam, gdzie mamy styczność i pracujemy ze stalą, z elementami stalowymi. No, ja tak dodam od siebie, że te magnesiki są takie mocne. Tak. Tutaj to już naprawdę... Nie ma to tamto, mogę przyczepić, bo to jest naprawdę mocny magnes. Także spokojnie nam podczas jakichś drgań nawet na budowie, jak coś ustawiamy, to nie spadnie nam to samoistnie. Tak? Nie ma opcji. Dzięki. Ja dziękuję za zaproszenie. Za takie szczegółowe omówienie produktu. Mam nadzieję, że wpadniesz jeszcze kiedyś. Oczywiście. Życzymy Wam miłej pracy. Miłej pracy. Trzymajcie się, hej. Do zobaczenia.